prezes klubu Olimpia Kamienna Góra, Krzysztof Ziajkiewicz. Proszę opowiedzieć o imprezie. Skąd wziął się pomysł, czyjego imienia jest, kto w tym bierze udział? Pomysł jest to w ogóle całego zarządu, może i grupy społeczeństwa naszego tu kamiennogórskiego, którzy chcieli coś takiego wiedzieć i to jest dla uczczenia naszego byłego piłkarza, z którym osobiście też miałem zaszczyt jeszcze pokopać tu w piłkę na tym boisku. Zasłużył się jako działacz tutaj sportowy, jak to się mówi. Był tak samo w Urzędzie Miasta, był tym wiceburmistrzem. Myślę, że to jest ten szczytny zaszczyt, żeby zrobić coś dla tych dzieci. I zrobiliśmy to po prostu, myśl była taka, żeby to w jego imieniu zrobić taki turniej. Nie tam jakiś dla kopanina, tylko dla tych dzieci, żeby się bawili. Mhm. Bez opłat, bez niczego. Także oni mają przyjść po prostu, żadnych kosztów nie ponoszą. Od tego jesteśmy my, sponsorzy, załatwiamy to wszystko, jakiś tam... I ktoś po prostu się kręci. Nam już trzeci rok udaje nam się to zorganizować. Mhm. Śmierć była ogromnym zaskoczeniem, prawda? Tak, tak. Adaś w młodym wieku organizował, jak i tutaj w Kamiennej Górze, jak i w Lubawce, dla tych old boys, sam osobiście mnie zapraszał na te turnieje takie. Były co roku organizowane przy jego współpracy. Dał coś dla tej Kamiennej Góry w tej piłce. Nie, nie mówię, że tam byli, wiadomo, byli zawodnicy i pierwszoligowi tu u nas, i drugoligowi, i trzecioligowi, wiadomo, nie? Ja pamiętam mecz z ŁKS-em, jak strzeliliśmy gola tak. Tomaszewskiemu. Osobiście podawałem piłki jako trapkarz tutaj w tym czasie. No takie były czasy, no, to są zdjęcia jeszcze na tych trybunach, mówię, nie? Dzisiaj pora na młodych. Dużo pora na młodych. Drużyn? W tej chwili... Na początku zgłosiło się 12 drużyn, ale 4 coś tam zrezygnowały. W każdym razie zadeklarowało się 8 drużyn, że przyjadą, że rozpoczniemy. No i jeszcze może jedna grupa z Krzatów może dojadą. Jest taka okoliczność, że jeszcze może być druga grupa z Krzatów. I grają o puchary piłki. O puchary piłki, najlepszego strzelca turnieju. No i tak wychowujemy sobie młodych sportowców. Tak, tak. Liczę, że coś z tego kiedyś wyrośnie i życzymy im, żeby po prostu ktoś znalazł się w tej pierwszej drużynie Olimpii Kamienna Góra, nie? To co ciekawe, to też syn Adama gra, prawda? Tak, tak. Czyli tak, poszedł tak, pokolenie w ślady ojca. Poszło pokolenie, jak większość z nas. Nasi rodzice grali, my gramy, nasze dzieci też grały tutaj. I to tak się kręci. Jak się ma w sercu to już zakorzenione, nie? Ten sport, tą piłkę, to jednak tutaj zostaje trochę. Trochę ludzi zostaje. No jest Kamienna Góra, jaka jest. Awansowaliśmy do tej okręgówki, ale no nie powiem, że jest nam łatwo, bo ciągle gramy swoimi zawodnikami. No nie są nam niektóre kluby życzliwe, jak to się mówi. No, jest to takie troszeczkę też, moim zdaniem, nieładne. Nie? No, no i zawsze brakuje pieniędzy, nie? I zawsze brakuje pieniędzy. Nie mamy tych pieniędzy. Chodzimy, prosimy o sponsoring. My osobiście pracujemy jako wolontariusze. Nie zarabiamy na tym nic. Oddajemy te serce i wszystko, co możemy jeszcze dziękujemy dać. Dziękujemy za to. Proszę Państwa, zapraszamy wszystkie drużyny, żeby się ustawiły tutaj naprzeciwko namiotu. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy wszystkie drużyny. Zapraszamy serdecznie. Musimy grać 4 plus 1. Dobrze? Każdy z każdym. Jest 7 albo 8 drużyn, więc będziecie mieli każdy mecz po 10 minut, dobra? Będziemy się... Kto chce bronić? Ryczek? Trzymajcie się z pociechami, zapraszamy na trybuny, dobra? Żeby tu nie było zbytniego chaosu. Proszę Państwa, tu się urodzi może jakiś Lewandowski, drugi Szczęsny. O, tu kolega będzie bronił. Tak. Ty jesteś Lewandowski? No to dobrze, zobaczymy co pokażesz. Słuchajcie, jak on jest Lewandowski, to wszyscy na niego będą grali, nie? No tylko będzie stał i strzelał. Także rodziców zapraszamy, proszę Państwa, na trybuny. Telefon. Witam wszystkich. Witam wszystkich. Nazywam się Ziajkiewicz Krzysztof, jestem prezesem tego klubu. Mam zaszczyt uroczyście otworzyć trzeci turniej Adasia Blicharskiego.
walczmy sportowo, zachowujmy się jak prawdziwi sportowcy. I co, życzę wam najlepszego, każdemu życzę wygrania tego spotkania, tego turnieju. Dużo strzelonych bramek, zero kontuzji. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Dziękujemy serdecznie, to był prezes, proszę państwa. No i co, teraz przechodzimy, gdzie jest Stadziu? Tak, teraz gołębie, tak? Nie ma sprawy. Na gołębie. O, duże brawa, proszę państwa, poszły. O, zawodnicy, taką kondycję macie mieć jak te gołębie. Zobaczcie, jak one wystartowały. Tu nie ma lipy. Dobra, no i co teraz? Zapraszamy serdecznie trenerów do nas. Zapraszamy trenerów do nas. Halo, trenerzy, zapraszamy. Także proszę się częstować, moi drodzy, muzyka nieodzownie cały czas będzie nam towarzyszyła. Thank you.